Kiedy 14 lat temu spotkałem się z teoriami szkół uwodzenia, uwierzyłem w to, że aby zdobyć dziewczynę, potrzebuję wykształcić w sobie zachowania, które są atrakcyjne dla kobiet. Wiedziałem, że potrzebne mi będą jaja ze stali, silny charakter, stanowcze prowadzenie, a także szereg przydatnych umiejętności miękkich. Niektórzy nauczyciele uwodzenia zwracali uwagę na to, że jeśli chcesz zdobywać piękne kobiety, musisz mieć silną osobowość. W teoriach guru podrywu mogłeś przeczytać takie fragmenty jak: nie bój się wejść w jej sferę intymną, czy wyobrażasz sobie, że książę boi się swojej księżniczki, albo nie zwracaj uwagi na ludzi, idź prosto do niej i bierz co do ciebie należy. Samiec alfa leci nad konkurencją. Takie porady mógłbym wymieniać w nieskończoność. Oświecone teorie wywierały presję na czytelnikach e-booków, bo trudno nie zgodzić się z tym, że za facetem, który ma robić wrażenie na kobietach, muszą stać męskie, bohaterskie cechy osobowości i duża siła przebicia. Inaczej nie zdobędziesz kobiety, o którą stara się wielu mężczyzn. Więc skutkiem nauk guru podrywu, dotychczas nieprzystosowani faceci nagle próbowali być alfa. Don't ever do that again. Problem w tym, że tylko część z mężczyzn naturalnie posiada cechy alfa. Poznać teorię uwodzenia może każdy facet, lecz trzymanie się niektórych zasad relacji oraz wykonywanie wybranych czynności koniecznych do tego, by kobietę zdobyć, wymaga także siły charakteru i pewnego doświadczenia życiowego. Jeśli masz duże zaległości w byciu drapieżcą, nie zastosujesz nabytej wiedzy. Musi stać za tobą jakaś historia dokonań, która pozwoli ci na konieczną pewność siebie w kontekście filozofii alfa. Czy myślisz, że łatwo będzie mężczyźnie wejść do zatłoczonego pomieszczenia, wyciągnąć rękę do kobiety i powiedzieć: myślę, że powinnaś ze mną wyjść? Jeśli facet ten mieszka z mamą, która go strofuje, mijając się z innymi facetami na chodniku spuszcza wzrok, w pracy szef nim pomiata, a w życiu nie zrobił nic ponad to, co wymagali od niego rodzice i system edukacji? Wyobraź sobie teraz, że taki facet przestudiował wszystkie materiały o uwodzeniu i dowiedział się, że musi mieć zachowania księcia, żeby kobiety mu ulegały. Ale zaraz, zaraz. Czy książę dostaje ochrzan od mamy za rozrzucone skarpetki w pokoju? Czy książę spuszcza głowę, mijając się z innymi facetami? Czy książę daje sobą pomiatać w pracy? Czy książę może być mało ambitny? Pytanie, jakie się pojawia. Czy zatem można być samcem beta na co dzień i jednocześnie samcem alfa przy kobiecie? Nie. Dlatego uczenie się wyłącznie uwodzenia nie załatwi sprawy. Twoje życie poza uwodzeniem musi wytwarzać i wspierać te potrzebne cechy charakteru. Tak się składa, że guru od uwodzenia, których znasz, w większości mieli silne charaktery, a zdobywanie kobiet przychodziło im łatwo, bo posiadali cechy zdobywcy. Studenci chcą narzędzi, ale o zwycięstwie ostatecznie zadecyduje jakość fundamentów ich męskości. Najsprawniej uwodzą faceci, którzy mają nawyki sukcesu. Są to mężczyźni, którzy osiągają coś, co sobie zamierzyli, bo kochają smak sukcesu, po czym wyznaczają sobie kolejny cel. Nieistotna jest dziedzina. Jeśli masz opanowany warsztat osiągania, to zdobędziesz sukces. Każdy najmniejszy sukces zwiększa twoją pewność siebie. Ten, który wyznaczy sobie cel stać na rękach i tego dokona, jest lepszy od tego, który nie wyznaczy sobie żadnego celu i nic nie dokona. Zaczyna się od małych celów. Ale nawyk osiągania jest jak zaraza. Po jakimś czasie stanie na rękach zmieni się w cel zarobienia 100 tysięcy miesięcznie albo zdobycie sławnej modelki. I wcale nie przesadzam. Każdy strongman zaczynał kiedyś od małych ciężarów. Dlatego potrzebujesz znać mechanizm osiągania tego, co ustawisz sobie za cel. Patrząc wstecz u siebie, zauważam także ten schemat. Zanim zacząłem zajmować się uwodzeniem, realizowałem się jako sportowiec. Miałem zespół muzyczny, zajmowałem czołowe miejsca w bitwach na mikrofony. Bardzo szybko zarabiałem ze swoich pomysłów, wymyślając różne usługi. Później rozwijałem się w jednej z firm sprzedaży bezpośredniej. Moi koledzy z pracy rezygnowali z uwagi na trudności, a ja, mając odpowiedni background, realizowałem plan. Po jakimś czasie zaczęły się pierwsze sukcesy, które uwieczniałem dla motywacji. Zostałem superwizorem i przyzwyczaiłem się do osiągania celów. Tak jak wspomniałem, na małych sukcesach facet się buduje, aby większe były kwestią formalności. Za cokolwiek się biorę, interesują mnie najlepsze rezultaty i znam schemat działania, który pozwoli ci
osiągnąć wymarzone życie damsko-męskie. Moim zdaniem tego jednego czynnika brakowało we wszystkich teoriach uwodzenia, a jest on konieczny do tego, żeby stał się kimś, kto ma łatwość z kobietami. To jest budowanie tego całego inner game, o którym się mówiła, którego nikt nie potrafił nauczyć. Wyselekcjonowałem najważniejsze rzeczy, jakich nauczyłem się w moim męskim życiu, niezbędne cechy charakteru, techniki i strategie, które były potrzebne do osiągnięcia sukcesu na polu uwodzenia i zawarłem je w kursie Gracz Doskonały. Szkolenie to jest kwintesencją udanego męskiego życia i służy temu, żeby zbudować u Ciebie konieczne cechy osobowości i wykształcić nawyki mające zrobić z Ciebie maszynę do osiągania celów, a następnie nauczyć Cię uwodzenia step to step, zaczynając od pierwszych kroków. Jeśli podchodzisz do swojego rozwoju poważnie, to wiesz, że za zdobywaniem kobiet stoi coś więcej niż opanowanie tekstów na podryw. Od zawsze byłem zwolennikiem dbania o solidne fundamenty, jeśli moim marzeniem było ujrzeć imponującą budowlę. Gracz doskonały to nie wymiana elewacji i tworzenie sztucznego wizerunku. Gracz doskonały to praca na poziomie fundamentów, która będzie procentowała do końca Twojego życia. Gracz doskonały to wreszcie recepta na zbudowanie inner game. Dziś możesz rozpocząć kurs w promocyjnej cenie obniżonej o 40%, wpisując kod rabatowy GDLATO. Obniżona cena obowiązuje do północy 11 lipca. Nie przegap okazji i zobacz, co dla Ciebie przygotowałem. Otwórz ofertę klikając w link pod filmem i zapoznaj się z wideo na stronie ofertowej Gracza Doskonałego, które przybliży Ci szczegóły tego kompleksowego kursu. Do zobaczenia!